ciężko oddycha, już jedziemy zobaczyć. Tak, słuchajcie, zaczyna się poród, Dila próbuje się położyć. Dostałam info od koleżanki, że bardzo ciężko oddycha, jest niespokojna. Cały czas kopie tylnymi nogami, bo widzę na kamerze, kręci się w kółko. Także to już jest teraz, jest godzina 21.00 w piątek, 1 kwietnia. Nie, jest 21.11. I dzisiaj Dila dostała świeczki, ogromne, pełnowymiarowe świeczki dostała. Dodatkowo jak byłam rano, miała już bardzo rozwarty srom, wyciek taki krwisty, bardzo duży. No i świeczki, i była bardzo niespokojna, już nawet nie zjadła obiadu dzisiaj. Także no to jest, słuchajcie, myślę, że ten dzień. Także ja jestem już zesrana, tak się boję, że masakra. Co to będzie? Tak, i dokładnie to samo słyszę od tygodnia, już każdego dnia. To jest ten dzień, dzisiaj na pewno. Ale Mati, dzisiaj jest na pewno. Ale mówisz tak codziennie. Ale nie ma takich, nie miał takich objawów nigdy więcej, a teraz już jest nawet taka, wiesz, no to już jest dzisiaj, zobaczysz. O! Będzie rodzić, pan! A, bo tylko kupę robi? Kładła się. Nie wiem, dobra, jedna się nie kładzie. No próbowała się kłaść, bo ona po prostu nie wie, co ma ze sobą robić. Już drugi raz próbowała się położyć. Ona nie wie, co się dzieje z nią. O, o! Coś robi? Uwaga! Nie? To nic. Przecież ja mogę nagrywać. To czemu ja nagrywam to telefonem, jak mogę to nagrać? A to... Co robi? O! Je! Teraz je. Patrzcie. I to by było tyle z naszego update'a. Wracamy zaraz. Rodzi, rodzi! Nie, to był pierd. Ola, ona już rodzi szybko. No. Dalej, razem ze mną. Dajesz. No już się rybaka było. Pogłaszczę czy coś. Nie wiem, co tu robić w takiej sytuacji. No nie obejrzałaś poradnika! No ma skurcze, już się cała uginę. Co jest z tym twoim telefonem? Czemu zmienił nagle obiektyw? W ogóle tak jej mleko leci. Ona dzisiaj miała, słuchajcie, twarde... Miała twarde świeczki, bardzo twarde, normalnie, no twardy jak kamień. Ja się śmieję, ty tak tego pilnujesz, a ja do Anny po prostu zaglądałam raz na wierzch. Ja się pilnuję, ale teraz świeczki jej odpadły i jej tak leci mleko, że po prostu... Możesz tutaj, pokażę. Pokaż, ja się boję. No co, Dilunia, patrzcie. Mleczko kapie strasznie po nogach. Dilunia. Wydarzenie w stajni, wszystkie patrzą, konie. Ojojku! Co się dzieje, Dilunia? Co, Dilka? Co się dzieje? Wychodzi, czy nie? I chyba właśnie odeszły wody. O Jezu, ile leci tego. No już, Dilka, już. Trzymaj się.
Co? No było coś białego tam, tak jak uszy. No 100%, no nie ściemniam, nawet nie teraz. Ale dziura. No było coś widać. Ej, no widać worek płodowy. No na razie nie. Sorry, zemleję. Tak, żeby wyszedł dobrze. Jest. Odmianki, czy nie ma odmianek? Jedzie powoli. Jezus Maria. A tam wyżej też ma białe. No. O, teraz idzie i przy. Jeszcze troszeczkę. Mamy 10% już. Otworzył buzię. Jasna cholera. Ma odmiankę na czole czy nie? Nie wiem.
teraz. No ale no teraz. Bardzo szybko i to idzie. Matylda napisała super. Aż nagrywaj, Maty. Boże. Tu mam nagrywać, czy nie? Ona musi to wylizać. Bądź normalną lampę, niż a nie to z telefonu. Bądź lampy. Co zaraz mu kopa sprzedał? Ale ona się urodziła. No to jest silno. Dark joke. Co to jest, Dile? Co to jest, Ilonia? No juj! Nogi muszą wyjść całe. Szybko, nóżki. Nóżki. Tyle napisała, niech sobie leży. A nie trzeba nosa oczyścić, czy coś? No nosa, czy to wysraj go. Cześć! O jojku! Czepku urodzony. O jojku! No wychodź nóżkami, no jeszcze nóżki. No szybciutko. No, jest ogromny. Taki ma się zbiera, nie? Ciemniejszy. Czyli Lunia, co wyszło z ciebie? Co wypełzło? Co ty kopałeś tu widzę cały czas? O jojku, łobuz. Łobuziek. Wyszedł do końca? Jeszcze nóżka jedna. Odysia jak patrzy cały czas, kibicuje Dili. Drabia też tam. Jojku. Wzorowy poród w kilka minut po prostu. Weterynarz, przemożesz powoli zdejmować od przodu i nacierać od łopatki. Ej, nie ma nic na głowie, po prostu żadnej odmianki. I delikatnie wyjąć też możesz. Już wyszła noga.
Boże, malutki. To jest zawód jeszcze. On chce wstać? No. Ojejku. Już chcesz wstawać? Taki silny jesteś? O Jezus. A jak Dila wstanie, to się wtedy powinna się przerwać. Jest chyba klasz, ale nie albo obok. No a co, albo. A nie tak, żeby to nie wydaje mi się, że klasz. Ale kurde. Nie umiem stwierdzić. Kurde, ja wiem, tylko one to szybko wstawiają. Ani od razu podobno wstają. I tak, ma tak. Chyba tam powinno, nie? Ale się masz ciągnie. Kopytka. To co? Bo to możesz zaobserwować tak dopiero chwilę po tyłu. Ale mięciutkie, nie? Tak, jak wiesz, żeby tak co porobił nie... No. Nie by nie uraziły. Ani fajnie. Tam się gierka zaplątała. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Go trzyma jeszcze. Napisała Matyldę, że jak Dila wstanie, to pępowina sama się zaryga. Okay. Mm-hmm. No to się tam odrywa. Pępowina w niej. Dobra, masz tylko pięć. Prędzej chyba ten ślepak wstanie niż Dila. No. A tam jeszcze ta jedna noga. No, tak, a tę nóżkę tu. No. To jest twoja mała Dilaila. Już nie ma pępowiny. No jeszcze jest. Nie. Gdzie? Już się rozerwało. Teraz odkazie. O, Dila, co to jest? Oj. Ja cię widzę. Narwałaś? Nie. Kasia jest w drodze. Kasia też na pustanie go zawynasz? To ona i tam wysmaruje. Wszystkie patrzą osioły. Co ty mówisz? Co to jest? Wszystkie dzieciaki wujku przez no tak. Nie chcesz wstawać? Ale no nie, jak wylizuję. Sianko dopiero. Głodna już jest przecież. O mój ciuczku. Ojejku. Super. Jeszcze raz pocałuj, jeszcze raz.
buty już rży. No jojku. Dilunia, co to za zdziwiona minka? No ma, czy? Nie, na czole nie ma. Główka ma całą... Bez żadnej odmianki mamy główkę. Halo. Dilunia. Super. Biała nóżka. I druga biała nóżka. Słuchajcie, mamy chyba klaczkę. Oj, teraz wstaję, ale przed chwilą sprawdzałam. I jest klaczka. To jest kopytko. Chyba nie nadepło. Klaczka jest. Widzicie? Moja klaczka. Czyli nie dość, że w prima aprilis to jeszcze klacz. Nie wiem, jak ci teraz zrobiła? No. Klaczka. Co ty się ja? Co uciekasz? Hop! No wstawaj, żabu. Tak. Lunia odpoczywa. Ojku. Stajemy? Dila wstaje. Ej, to trzeba jej podwiązać, żeby ten... Ja jakby to nagrywać, ty podwiąż. Tylko ja nie wiem. Na pęk. Uważam, cię nie kopnęła tam. Ale to jest ciężkie. Tak. Jak mam to podwiązać? Nie chodź tak, o mój Boże! Udało się, ale koszulaczek nie. Jesteś, tak? Nie miałam to podwiązane, umiem. Oj. Po co to musisz podwiązywać? Żeby Lila to nie mogła odesłać na pracę zaraz. Odesłaj, co ty robisz? Mama, idzie tam, spokój. Jesus.
ma pić od ciebie mleko, nie odwrotnie. O ja pierdolę. Ola? Ola, ja się boję. Ola? Ola? On może z cycka właśnie. No musi w tańcu do cycka. A napił się już czy nie? Napiła. Wakey, wakey, it's time for school. Siemano kucury, siemano babury. Jest bardzo wysoka, bardzo. No, ale jest. Dam dupę na brązową, nie czarną. No. O, wracaj. Co? No ma poleczek. On ma całą taką tu. No. Co? Taką różową wargę taką. Oj, ojku. Cyca gdzieś? Musisz wstać do cyca. Musisz wstać? No dalej. Szuka. No, musisz stać do cicia. A on jest ślepy, czy nie? Teraz jeszcze nie słowo, w sensie, nie? Czy tak się rodzą? Słońce, a światło może też radzić. Mi się wydaje, że teraz jeszcze tam nie do końca. Gdzie światło? Ile to waży? Z 50 kilo? Więcej. Ciężko. Średnio ile? Do 80 czytałam. Jezu, jak się kurczę. To jest szpagat? Tak, mamy szpagat. No dalej. No dalej. Na początku myślałam, że ma gwiazdkę, ale nie ma gwiazdki na czele. Bo się powietrze dostało. No. Jest piękna. Biała nóżka, moja oczka. No, jest prześliczna. Biała nóżka. Prześliczna. Biała nóżka. Ojojku. Taka duża jesteś. Ale ma piękne nóżki, białe. Chociaż coś buba, to nie masz. Nie ma buby? Zero odmianki. No, to trzeba być w końcu całe wyszło. No, nie wiem, jak to sprawdzić. A ty wiesz? To się bierze. Uuu, widzę, jak ja mam. Tata w ogóle luzi karbuzi. Przy kolorze nie trzeba być. Co tam? Jak to nie wylatuje, to chyba jest git. Tak, no dobrze. Poczekaj chwilę. No to. Przepraszam, jestem bardzo zaangażowana. To dalej. Hop. Dalej. O, no już prawie, no już, wiesz. I o, super. Piesko. Lino, poczek. Może od ciebie chcę? No. To ile dalej? No pomóż. Nie. Ona już nie ma cierpliwości. Wystarczy tego macierzyństwa. Daj pić po butelkę. No.
nie sięga. Nie szarpiemy się. To jest Tandila. Jeszcze? Lepko? Dobać. I tu mać. Siedźka. Dobać. I tu maś. Nie maś. Trzymaj. No łap to dziecko. Nie mój palec. No. Nie mój ten. To nie jest dzieciek. Tu masz. Tu. No. Tu. Tak. Tu jest dzieciek. Dobrze. No. Tu masz dzieciek. Ogólnie to źrebek jest bardzo wysoki, bardzo duży i nie może sięgnąć do cycka, bo musi się nieźle nawygimnastykować i jeszcze nie umie. I cały czas po prostu doimy i już chyba czwarta butelka idzie. Doimy Dile i karmimy z butelki, bo jest taka wysoka, że nie umie się zgiąć. Nie? Nie umiesz do cycka trafić. Kto jest taki piękny? Kto jest najpiękniejszym źrebaczkiem? No kto? No ty! Moje wymarzone białe skarpetusie, zobaczcie, piękne. No, Dila. Dobra. No nie wkurzaj się, no musisz dać się jej napić. No tak. Trzy razy już zrobiła kupę smułki, bardzo dużo wyleciało, także chyba jest cała. No i słuchajcie, Dila urodziła w Prima Aprilis i to klaczkę, także prawdziwe Prima Aprilis. I teraz, słuchajcie, trzeba wybrać imię dla klaczy, bo ja nie mam pojęcia. Możecie pisać w komentarzach propozycje, jakieś ładne imiona dla klaczy, bo ja nie mam pojęcia. Co? Oj, chyba ktoś się chce położyć? Nie wie jak? Jest bardzo wysoka, ma tak długie nogi. Bardzo wysoka jest. Nie wiem, gdzie ona się mieściła tam w tym brzuchu, Dili. O, leci jeszcze smułka. Leci jeszcze. Pupka poleci. Czy siku? Nie, jeszcze leci czarna smułka, zobaczcie. Jeszcze leci. Bardzo dużo jej jest. Już czwarty raz. Ale to dobrze, bardzo dobrze, że leci. Musi cała wylecieć. Ty tam, Mati? No. Zostałeś ojcem. To nie moje. Zrobimy badania. Testy na ojcostwo. To nie moje. W ogóle ona już tak próbuje brykać. Jest taka śmieszna. Już ma tyle siły. No. Co robisz? Ale na łebku latarni nie ma, ani nic, cały łeb ciemny, żadnej białej odmianki, ani trochę. Co to nóżki bielutkie.
No to kochani, ją trochę poopowiadam. Ogólnie poród poszedł bez żadnego problemu. Nie wiem, Dila w 15 minut urodziła, 20. I źrebak już był cały na wierzchu. Po prostu w ogóle nie trzeba było jej pomagać. Super sobie poradziła. Tak jak wam mówiłam wcześniej, czy nie wiem, czy mówiłam, bo już nie pamiętam, ale ja zobaczyłam po prostu wielki skurcz na kamerce, że Dila aż po prostu, aż się cała ugięła. No i od razu z Matiem przyjechaliśmy tutaj, bo Matiu chwilę wcześniej do mnie pociągiem przyjechał. I od razu przyjechaliśmy, no i Dila się już zaczynała kłaść, więc normalnie bardzo szybko to poszło od takiego pierwszego dużego skurczu do porodu. No i główka wychodziła najdłużej, a jak już wyszła główka, to już wyszło wszystko i w ogóle ona próbowała od razu wstać, jak widzieliście, przerwała od razu pępowinę. Od razu była taka żywa, mega, mega silna klaczka. No i klaczka, tak bardzo chciałam klaczkę, słuchajcie, i mam klaczkę swoją, wymarzoną, nie ogierka, klaczkę mam, cudownie. I co jeszcze wam chciałam powiedzieć, no weterynarz przyjechała też, oczywiście. Mieliśmy problem, bo nie chciała Dila dopuścić ani źrebaka. O, leci znowu smułka, piąty raz leci. Dobrze, wszystko wychodzi. Dila na początku nie chciała jej dopuścić do cycka, a źrebak nie mógł dosięgnąć, bo ona jest tak wysoka, że nie umiała zgiąć nóg, aby dosięgnąć cycka. Także razem z weterynarz zdajaliśmy Dilę do butelki. Też Dila nie pozwalała sobie zbytnio dotknąć, także było trochę z tym zachodu, ale udało się napełnić kilka butelek i mała napiła się z butelki, smułka jest wydalona, także wszystko dobrze. No i łożysko od razu też wyszło normalnie, to był poród książkowy, wszystko poszło idealnie, łożysko chwilę po porodzie źrebaka zostało urodzone całe. Także źrebak, ona wstała bardzo szybko po porodzie. Także wszystko jest cudownie. Ja mam źrebaczka swojego. I to Dila miała urodzić w środę. Ona miała termin na 6 kwietnia, czyli w środę następną. A dzisiaj jest pierwszy, czyli no 6 dni. 6 dni urodziła przed terminem, prawie tydzień przed terminem. No, ale już wiedziałam, że dzisiaj urodzi, bo już od rana po jej zachowaniu było to widać. Także, i słuchajcie, źrebak, któremu nie dawali szans na przeżycie, żyje i jest zdrowy, ma się dobrze, bo nie dawali mu szans na przeżycie przez operację Dili, przez narkozę. A proszę, urodził się zdrowy cały, po prostu cud, naprawdę cud. Ogromny. Także wszystko dobrze się zakończyło. Źrebaczek najedzony. Poszedł w kimę. A ty musisz pilnować teraz? Źrebeła? Ojojku. Moje dziecko piękne. Super, moje dziecko. No, Dilka, twoje dziecko leży. No, tak się zmęczyłaś, nie? Taki piękny kopytka. Nilunia się też położyła. Diluśka też będzie odpoczywać. O, Mycho, zmęczona jesteś, nie? Ale już cię nikt nie będzie kopał od środka. No. Ojeju. Jakie słodkie. To jest najsłodsza rzecz, jaką możecie zobaczyć. I mamusia pilnująca. Jojku, moje małe. Jojku,
Zasypia. Też tak robię. To tylko... Idziemy do domu. Został go w spokoju. Idziemy, kochani, do domu. Trochę tu posiedzieliśmy. Idziemy im odpocząć teraz. Wrócimy rano. Czyli odcinki codzienne. Tak. Pa. Ale ściągnij mu jeszcze to. No, wiem. Jeszcze raz powiedz. Co? Pa. Pa. Nery. A gdzie my jedziemy? Zakopać łożysko. Flaki. Flaki. W gnoju.